Cześć, Dino! Jak się dziś miewa? Czy chciałbyś zagrać w kręgle? Dobrze. Którą kulę najpierw rzucisz? Ta kula do kręgli jest różowa. Nic się nie stało, Dino. Spróbuj jeszcze raz, tylko tym razem rzuć prosto. Ta kula jest zielona. Ile kręgli zdołasz uderzyć, Dino? Jeden, dwa, trzy, cztery kręgle. Doskonale, Dino. Spróbujesz jeszcze raz? Ta kula jest pomarańczowa. Jedno, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Super, Dino! Udało ci się zbić aż sześć kręgli. Użyj tym razem niebieskiej kuli, Dino. O, Dino! Ta kula jest purpurowa. Spróbuj jeszcze raz i znajdź niebieską kulę. Doskonale, Dino! Ta kula jest niebieska. Wow! Ale klawo! Udało ci się zbić wszystkie. Dobrze się dzisiaj bawiłeś? Ja też! Policzyliśmy dzisiaj kręgle i nauczyliśmy się kolorów kul! Różowy, zielony, pomarańczowy, purpurowy i niebieski! Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele! Hej, Dino! Cześć, Marku! Jak się miewacie? Dino, czy chciałbyś upiec ciasto i nauczyć się siedmiu kolorów tęczy z nami? Okej, więc zaczynajmy! Niebieski. Czerwony. Żółty. Zielony. Aha.
Lazurowy. Pomarańczowy. Fioletowy. Wspaniale, Dino! Udało ci się upiec tęczowe ciasto. Nauczyliśmy się też wszystkich 7 kolorów tęczy. Czy chciałbyś je powtórzyć? Niebieski, czerwony, żółty, zielony, lazurowy, pomarańczowy i fioletowy. Do zobaczenia, przyjacielu! Cześć, Dino! Jak się miewasz? Zobacz, mamy dla ciebie mnóstwo prezentów! Otwórzmy je szybko i zobaczmy, co jest w środku! Czerwony prezent. Czerwona śmieciarka. Zielony prezent. Zielony radiowóz policyjny. Purpurowy prezent. Purpurowy traktor. Niebieski prezent. Niebieski ambulans. Żółty prezent. Żółty autobus. Pomarańczowy prezent. Pomarańczowy buldożer. Różowy prezent. Różowa wyścigówka. Wspaniale, Dino! Otrzymałeś tyle prezentów dzisiaj i do tego nauczyliśmy się tyle kolorów. Czy chciałbyś je wszystkie powtórzyć? Czerwony. Zielony. Niebieski. Żółty. Pomarańczowy. Różowy. Oraz purpurowy. Do zobaczenia wkrótce. Pamiętaj o subskrypcji.
Małe samochodziki! Witaj, Edgar! Czy jesteś gotowy na święta? Ach, widzę! Billy i Czarek przywieźli materiały budowlane. Co będą budować? Wow, to wygląda fenomenalnie! Zacznijmy od rozładowania tych materiałów. Najpierw zbudujemy fundamenty. Wspaniała praca zespołowa, chłopaki! Teraz następny poziom. Właśnie tam rozpalimy ogień! Zaczyna już to wyglądać jak prawdziwy kominek. Nasz kominek jest już prawie gotowy. Billy, czy możesz przywieźć trochę drewna? Chyba tyle nam nie wystarczy. Może mógłbyś znaleźć trochę więcej? Ta duża kłoda będzie idealna. Ale najpierw musi być pocięta na mniejsze kawałeczki. Idealnie! Wspaniała robota, chłopaki! Nasz kominek jest skończony! Ed, co teraz porabiasz? Aha, robisz ciasteczka. Mniam, mniam. Na pewno będą przepyszne. Czas upiec te ciasteczka. Czy nie jest to najwspanialszy czas w roku, Czarku? Tylko spójrz na te wszystkie pięknie ośnieżone drzewka. Zobacz, tam jest Ed. Wygląda na to, że świetnie się bawicie, chłopaki. Billy też chce się przyłączyć? A gdzie pojechał Czarek? Gdzie on mógł się schować? Wow, świetna robota, Czarku! Znalazłeś ich! Wesołych świąt, przyjaciele! Do zobaczenia następnym razem! Małe samochodziki! Cześć, Edzie Koparko! Szukasz swoich przyjaciół? Billy Bulldozer i Czarek Dźwig są tam, gdzie rosną dynie. Wygląda na to, że przygotowują się do Halloween.
co zrobicie z tymi wszystkimi dyniami? Ach, widzę! Zrobicie z nich straszne latarnie i udekorujecie swój zamek. Dobrze, zróbmy to. To wygląda na idealne miejsce, żeby ją tu postawić. Dobra robota. Jak miło swoje strony, Czarku. Wyglądają całkiem przerażająco z przodu. Wow, nabrałeś się, Ed, co nie? Już prawie gotowe. Ostrożnie, chłopaki. Nie chcielibyśmy, żeby spadły z dachu. Świetna praca zespołowa. Wygląda na to, że Czarek przywiózł więcej dekoracji. Te nietoperze będą wyglądały przerażająco na murach naszego zamku. A Czarek dodaje gigantyczne pajęczyny oraz pająki. Świetna robota, chłopaki! Nasz zamek jest już gotowy na Halloween! A to co? Duch? Wow, znowu przyleciał! Chwila, moment! To nie duch, to tylko Czarek! Wszystkie dekoracje są już na miejscu! A teraz czas założyć kostiumy i zacząć zbierać cukierki! Wyglądacie świetnie, chłopaki. Czarek jest mumią, Billy jest pszczołą, a Ed jest diabełkiem. Cukierek albo psikus? Dziękujemy ci, maszyno do kulek. Wow, mamy cukierka dla Billy'ego. Też loda dla Eda. Wesołego Halloween, moi przyjaciele! Do zobaczenia następnym razem! Cześć, Dino! Co u ciebie? Dino, czy chciałbyś pozbierać pudełka i przy okazji pouczyć się kolorów? Świetnie! Zatem ruszajmy! Mamy już pierwsze pudełko. Te jest czerwone. Zabierzmy je ze sobą. Okej, ruszajmy dalej. Jakiego koloru jest to pudełko? Tak jest, zielonego.
Zabieramy je ze sobą. A jakiego koloru jest te? Aha. Te pudełko jest różowe. Podnieśmy je. Dalej, cała naprzód. A to? Jaki to kolor? Tak, to purpurowy! A jakiego koloru jest te pudełko? Aha. Tak jest, pomarańczowego. Zobacz, mamy tu następny. Jakiego jest koloru? Żółtego! Zupełnie tak jak ty, Dino! Jedziemy dalej! Wygląda na to, że mamy tu ostatnie pudełko. Jakiego jest koloru? Niebieskiego. Bierzemy je ze sobą. Świetnie, Dino. Dzisiaj nauczyliśmy się bardzo dużo nowych kolorów. Powtórzmy je wszystkie. Okej, niebieski, pomarańczowy, żółty, czerwony, zielony, purpurowy i różowy. A teraz powinniśmy dać Garemu odpocząć. Do zobaczenia wkrótce, przyjaciele. Cześć Dino, cześć Łukasz! Jak się dziś miewacie? Aha. Dino, czy chciałbyś dzisiaj nauczyć się kształtów z nami? Wspaniale, zatem zaczynajmy! Na początek poszukamy okręgu. Dino, pomożesz nam znaleźć okrąg? Świetnie, Dino! Udało ci się! Wspaniale! Aha. Okej, czas na następny kształt. Aha. Dino, teraz poszukamy kwadratu. Jesteś gotowy? Aha.
Jest tutaj, udało ci się. Wyśmienicie, Dino. Aha. Dobrze, teraz poszukamy trójkąta. Co ty na to? Aha. Jesteś gotowy? Wspaniale, Dino, to jest właśnie trójkąt. A teraz, Dino, poszukamy prostokąta. Tak jest. Udało ci się go znaleźć. Brawo! Jesteś najlepszy, Dino. Okej, teraz znajdziemy gwiazdę. Chodźmy. Tak jest! Znalazłeś ją! Brawo, Dino! Aha! Dino, teraz musimy odnaleźć diament! Jesteś gotowy? Wspaniale! Znalazłeś go! Brawo, Dino! Świetna robota! Dobrze! Dzisiaj nauczyliśmy się o tylu różnych kształtach. Czy chciałbyś je powtórzyć? Okej, więc zaczynajmy! Okrąg, kwadrat, trójkąt, prostokąt, gwiazda i diament. Do zobaczenia, moi przyjaciele. Pamiętajcie o subskrypcji. Cześć, Dino. Cześć, Marku. Dino, czy chciałbyś nauczyć się o kształtach z nami? Cudownie, zatem zaczynamy! Dino, spójrz przed siebie. Wygląda na to, że to jest jakiś kształt. Czy wiesz, jaki to? Trójkąt, bardzo dobrze, Dino. Jedziemy dalej. Tam jest następny kształt! Dino, jak on się nazywa? Aha. Świetnie, to prostokąt! Jedziemy dalej!
Ino, zobacz, mamy kolejny. Jak byś go nazwał? Masz rację, to jest koło. Jedziemy dalej. O, już widzę następny kształt. Jak on się nazywa? To kwadrat. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A ten kształt? Jaki to będzie? Wyśmienicie, to jest diament. Jedziemy szukać następnego. Zobacz, jest i kolejny. Jak byś go nazwał? Tak jest, Dino. To jest gwiazda. Jedziemy dalej. A tu mamy już nasz ostatni kształt. Jak on się nazywa? Zgadza się, to jest owal. Świetna robota, Dino. Nauczyliśmy się dzisiaj mnóstwo kształtów. Czy chciałbyś je wszystkie powtórzyć? Okej, więc do dzieła. Trójkąt. Prostokąt. Koło. Kwadrat, diament, gwiazda i owal. Wspaniale, moi przyjaciele! Do zobaczenia już wkrótce! Pamiętaj o subskrypcji! Hej, Dino, jak się miewasz? Aha! Czy chciałbyś dzisiaj nauczyć się numerów? Wspaniale! Zatem usiądź wygodnie i zaczynamy! Dino, ile jest tu samochodzików? Świetnie! Tu jest jeden! A tutaj? Jaka to będzie cyfra, Dino? Aha. Tak jest. Ta cyfra to 2. Zobacz, nadjeżdżają inne samochody. Ile ich tam jest? Tak, Dino, 3. A ile teraz? Zgadza się. Teraz są aż 4.
Ile widzisz samochodzików, Dino? Aha. Zgadza się, teraz jest ich 5. Ile jest ich teraz? Aha. Świetnie, 6 samochodów. Dino, powiedz nam, jaki to numer? Aha. Tak, to numer 7. Zobacz, nadjeżdżają inne samochody. Ile ich przybyło? Aha. Tak jest, Dino. 8. A teraz? Tak, teraz jest 9 samochodów. Ile ich widzisz teraz? Zgadza się. 10 samochodów. Wspaniale, Dino. To już wszystko. Nauczyliśmy się dzisiaj tylu numerów. Powtórzmy je wszystkie. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Do zobaczenia wkrótce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować. Hej, Ethan, co u ciebie? Ethan, czy chciałbyś dzisiaj nauczyć się liczb i porozbijać mury? Dobrze, zatem zaczynajmy. Raz. Ale to było fajne. Zróbmy to jeszcze raz. Dwa. Trzy. Pięć. Hop.
Cześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Bardzo dobrze, Ethan. Rozwaliliśmy tyle murków i przy okazji nauczyliśmy się numerów. Podsumujmy je teraz. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. I dziewięć. Do zobaczenia następnym razem! Cześć, Ethan! Jak leci? Ethan, czy chciałbyś postrzelać z łuku i pouczyć się o kolorach? Wspaniale! Zatem zaczynajmy! Czerwony. O. Pomarańczowy. Zielony. O. Spróbuj jeszcze raz, Ethan. O? Żółty. Hiu. O! Juhu! Purpurowy. Aha! O! I niebieski. Cudownie, Ethan. Nauczyłeś się tylu kolorów dzisiaj i całkiem nieźle strzelasz. Podsumujmy je. Juhu! Czerwony.
pomarańczowy, zielony, żółty, purpurowy i niebieski. Do zobaczenia wkrótce, mój przyjacielu! Hej, Ethan, jak się dziś miewasz? Czy chciałbyś dzisiaj złapać gwiazdki i nauczyć się z nami liczyć? Dobrze, zatem zaczynajmy! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, o nie, ale szkoda, ale to nic, Ethan, spróbuj jeszcze raz. I dziesięć. Doskonale, Ethan. Jesteś niesamowity. Juhu! A czy chciałbyś teraz policzyć, ile gwiazdek złapałeś? Jedna. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele. Cześć, Ethan. Co dzisiaj porabiasz? Widzę, że przywiozłeś ze sobą flary. Czy chcesz zrobić z nich fajerwerki, Ethan? Cudownie! Czy chciałbyś też pouczyć się o kolorach? Dobrze, zatem zaczynajmy! Pomarańczowy, żółty, zielony,
Niebieski. Purpurowy. I różowy. O nie! Biedny Ethan. Cudownie! Nauczyłeś się dzisiaj tak wielu kolorów. Czy chciałbyś je policzyć jeszcze raz? Dobrze. Pomarańczowy. Żółty. Zielony. Niebieski. Purpurowy. I różowy. Do zobaczenia wkrótce, moi przyjaciele.